Jak założyć ogród na dachu? Zielony ogródek na wyłączność w centrum nowoczesnego miasta? Brzmi doskonale. W dzisiejszym materiale opowiadamy, jak założyć ogród na dachu. Pokażemy, jak wykonać ogród dachowy oraz jak w budowie zielonej enklawy pomogą Ci produkty Garden by Hornwall. Silnie zurbanizowane centra wielkich aglomeracji miejskich tętnią życiem biznesowym, kulturalnym i prywatnym. Serca nowoczesnych miast oferują wiele swoim mieszkańcom, jednak często brakuje tam miejsca, gdzie będziemy mogli w spokoju wypocząć bez potrzeby wyjazdu. Możliwość relaksu w zielonej oazie spokoju nie jest już zarezerwowana tylko dla posiadaczy podmiejskich domów jednorodzinnych. Ogród na dachu może zbudować praktycznie każdy z nas. Jak zrobić ogród na dachu? Osoby zainteresowane budową własnego ogródka dachowego z pewnością będą zainteresowane odpowiedzią na pytanie, jak zrobić ogród na dachu. Warto wiedzieć, że tego rodzaju konstrukcje mogą być wykonywane zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych o maksymalnym spadku 25 stopni. Należy zadbać o dobrą nośność konstrukcji, a także warstwę hydroizolacyjną, która zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do budynku i nadmiernemu rozrostowi korzeni roślin. Do realizacji ogrodu na dachu można wykorzystywać produkty ogrodowe marki Blachodach z linii produktowej Hornwall Garden Roof. Jakie rozwiązania oferujemy? Solidne i trwałe blachy panelowe dostępne w stonowanej kolorystyce, wysokiej klasy obrzeża trawnikowe oraz modułowe ogródki warzywne pokryte powłoką odporną na zarysowania, jak i ogródki wiszące z aluminium, które uatrakcyjnią Twój ogród na dachu. Dostępne produkty doskonale komponują się z nowoczesną architekturą ogródków dachowych. Są trwałe, a zarazem szybkie i łatwe w montażu. Ogród na dachu. Jakie rośliny? Kolejne często zadawane pytanie w zakresie ogrodów na dachu brzmi: jakie rośliny zasadzić na zielonej połaci dachowej? Jeżeli ma być ona jedynie ozdobą, to doskonałym wyborem będą rozchodniki, trawy sucholubne oraz rojnik i wszelkiego rodzaju niewymagające gatunki łąkowe. Jeżeli jednak dach z ogrodem ma służyć do rekreacji i wypoczynku, to warto zainteresować się zasadzeniem lawendy, bukszpanu, jałowca oraz cisów, czy też kosodrzewiny. Czy ogród zimowy musi mieć szklany dach? Nierzadko pojawia się ważne pytanie, czy ogród zimowy musi mieć szklany dach? Oczywiście konstrukcja tego rodzaju wygląda nowocześnie, a ponadto umożliwia stworzenie ogrodu całorocznego, niezależnie od warunków klimatycznych w danym miejscu. Takie pomieszczenie ogrodowe może być wykorzystywane również w okresie intensywnych opadów deszczu i śniegu. Szklane pokrycie dachowe nie jest jednak wymagane. Zielony ogród na dachu z produktami Hornwall Garden Roof. Jeżeli planujesz budowę ogródka dachowego, to wybierz zaufanego dostawcę komponentów, markę Blachodach i zbuduj zielony ogród na dachu z produktami Hornwall Garden Roof. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci w doborze odpowiednich produktów dla Twojego projektu. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw nam suba. Zapraszam również na naszą stronę blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.